Politechnika Koszalińska. Współpraca z przemysłem. Naukowcy z Politechniki Koszalińskiej wiedzą, jak sprawić, by ostrza narzędzi do obróbki drewna lub metalu zyskały odpowiednie parametry twardości i trwałości. Wykonują też badania wibroakustyczne urządzeń oraz ich elementów. O efektach obecnie realizowanego projektu wspartego z programu regionalnego mówi profesor Witold Gulbiński. Projekt utworzenia centrum służy przede wszystkim celowi poszerzenia naszego potencjału usługowego i badawczego. W 2013 roku Politechnika powołała do życia Centrum Transferu Technologii Próżniowo-Plazmowych, które prowadzi usługową działalność technologiczną i badawczą na rzecz otoczenia gospodarczego. Mówi dyrektor Zbigniew Galocz. Spółka została powołana po to, żeby przenosić technologie opracowane przez naukowców Politechniki Koszalińskiej na rynek. Spółka współpracuje z dużymi fabrykami narzędzi. Niektórym firmom świadczymy usługi eksperckie, doradcze. Inną działalnością spółki jest także prowadzenie procesów obróbki cieplnej na urządzeniach, które posiadamy. Politechnika w ramach projektu wzbogaci się o urządzenia, które pozwolą świadczyć usługi i badania dla firm na najwyższym światowym poziomie. Realizujemy w zasadzie 3 zadania. Pierwsze z tych zadań to jest zakup bardzo nowoczesnego dyfraktometru rentgenowskiego, który pozwoli nam na zaawansowaną analizę struktury tych powłok, które wytwarzamy. Drugim elementem tego projektu jest zaprojektowanie i budowa hybrydowego urządzenia technologicznego do prowadzenia obróbek próżniowo-plazmowych powierzchni. To urządzenie projektujemy i budujemy współpracując z firmą TePro w Koszalinie. I trzeci element tego projektu to jest zakup zaawansowanego oprogramowania Comsol Multiphysics. Badacze wykorzystują to oprogramowanie w procesie modelowania, podczas którego można sprawdzić, jak urządzenia lub ich podzespoły będą się zachowywać w określonych warunkach. Mówi doktor habilitowany Igor Maciejewski. Do tej pory nie mieliśmy takiego oprogramowania w wersji komercyjnej. Mogliśmy tylko robić badania naukowe na uczelni, natomiast nie mogliśmy nimi dysponować i odsprzedawać innym przedsiębiorstwom, instytucjom. Projekt wpisany na zachodniopomorską listę infrastruktury badawczej pozwoli na prowadzenie bardziej zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych nad nowymi technologiami wytwarzania powłok i projektowaniem urządzeń.